tramwaj. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy za przypomnienie tego starego obrzędu weselnego. Wtedy jeszcze panny miały wionki, to było co zdejmować z głowy. Zakładało się cepiec i chłop się nie mylił. Wiedział, że jak we wionku to panna, jak w cepcu to mężatka, no chyba, że się trafiła wdowa. Ale to wtedy syćka we wsi wiedzieli, nawet się chodziło na trzecią wieś do takiej wdowy. Hej. Moi drodzy, niektórym wesele się smutno kojarzy, no ale to jak gadają, jak se pościele, tak się wyśpis. Jednym się obrzęd wesela kojarzy wesoło, a drugim smutno. Ale muzyka góralsko syćkim się wesoło raczej widzi. A to czemu? Nie ino temu, że górale okropnie naród wesoły, ale temu, że grają góralską gamę. Co też pięknie, witam kapelę braci Byrtków. Żywiecczyzny. Kontynuatorzy znakomitej rodzinnej tradycji zapoczątkowanej przez ojca Karola Byrtka, a dziś jedna z autentycznych dawnych kapel Beskidu Żywieckiego. Na dudach zagrał pan Edward Byrtek, a na skrzypcach Władysław Byrtek, zaśpiewał żona Edwarda, Krystyna. Witamy pięknie, pytamy tu do przodu. Moi drodzy, już tej muzyki widzieliście trochę na słowo, to ten jakby się jeszcze rozzynił, to bym sobie taką muzykę napytał. Danusia Wakula. Nie cygańską, nie dancingową, no i broń Boże, nie disco polo. Ma taką prawdziwą muzyczkę na gęślak i na dudak, bo to jest najdawniejsza muzyka góralska, ale przy niej da się też zatańczyć. To też myślę, że popróbujecie zespół Magurzanie, który jest z tego samego regionu i umie te tańce.